Cześć wszystkim, siemanko, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podróży z samochodem i łapaniu Pokemonów. Przed nagraniem, słuchajcie, o, tu coś mamy, patrzcie, Nirby, gdzieś jest Nidor, coś tam. Moi kochani, oczywiście złapałem parę Pokemonów przed nagraniem, czyli jak zwykle. Mam nadzieję, że teraz coś dorwiemy. A, mamy tu jakiegoś insekta. Boże, co to jest? Mamy, złapaliśmy pięknie pierwszy Pokemon. Słuchajcie, od razu na start, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nam nie ucieknie. Dobra, jest. Słuchajcie, oczywiście będziecie moje nogi podziwiać jak zwykle. Dobra, mamy Caterpie złapany. Już mam tego takiego owadka, że się tak wyrażę. Ale będziemy łapać jeszcze zapewne Pokemony, że się coś uda tutaj gdzieś w rejonie. O! Dobra, na razie na początek jeden jest. Mam nadzieję, że w tym odcinku będzie więcej tych Pokemonów, będzie większa możliwość ich złapania, ponieważ w ostatnim odcinku tylko dwa były. Teraz no już będzie, myślę, troszkę lepiej. Uda nam się złapać więcej tych Pokemonów. Trzymajcie kciuki. Mogę Wam pokazać całą listę, jaką posiadam aktualnie. Jest to 21 jajko, 22 Pokemony. No średniej jakości, no ale może coś tutaj się u nas jakiś lepszy Pokemon zagości, takie rymy. Dobrze, no mam nadzieję, że znowu się uda tutaj czynić jakieś cuda. Mam nadzieję, że będzie jakoś mocniejszy jakiś Pokemon. Mój najmocniejszy, którego nie trenowałem, ma 77 czy 71, zaraz zobaczymy. 71, drugi 65, więc myślę, że to jest jakiś taki w miarę rezultat. Mogę włączyć w sumie kamerę, póki tutaj nie nagrywa, póki nie ma jakichś fajnych rzeczy. Dobra, dajemy kamerę, proszę bardzo, ustawmy. Boże, czemu ona jest na środku? Co to ma być w ogóle? Mam na środku kamerę, widać mnie tutaj. Że jakbyśmy wzięli jakieś opcje tego, nie wiem, czemu mam w ogóle kamerę, dostosuj układ właśnie. Proszę kamerę tu, w to miejsce. Dobra, teraz możemy wrócić. Ok, no teraz będzie to lepiej widoczne. Sobie zmienię o odległości. Kamera jest, widzimy się tutaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. No a my co? Pokemony liczymy na następne jakieś zdobycze. No i przejechaliśmy kilka kilometrów i Pokemonów słabo. Musicie mi powiedzieć, słabo z Pokemonami. Od czego to zależy w ogóle, żeby te Pokemony złapać? Że dostosuję sobie tu układ jeszcze. Tu jakiś komentarz. Udostępnij zrzut ekranu. Tutaj opcje, dostosuj układ. Kliknij, że to. To okno. To. Mogę zmniejszyć maksymalnie. O! Takie małe okienko będzie. Dobra, Pokemonów jak nie było, tak nie ma. Gdzie oni są? Gdzie są te co to? Snorlax tu gdzieś jest. Halo, Snorlax, gdzieś jest? Nie widzę Snorlaxa. Jezu, co to za Pokemon? Łapcie go. Halo. Czemu nie mogę w niego kliknąć? Tu jest. Dobra, mam cię. Odbiłeś to! Stary, co mi robisz? Nie mam już... Jest. Dobrze, złapaliśmy go. Patrzcie, mamy kolejnego Pokemona. Trochę jest. Gocza, mam cię. Paras. Dobra, mamy Parasa. A to już go miałem? Paras. Dobra, jesteś zarejestrowany. Pokażcie nam następne Pokemony. Tu gdzieś może być Snorlax. Ale by było fajnie, jakbyśmy Snorlaxa znaleźli. Jakiś trening dla czerwonych, widzę. Ejku, nie wiem, kto tu ma Pokemona, ale nie będziemy z nim walczyć, bo my chcemy znaleźć Pokemony. Mam nadzieję, że gdzieś go tu znajdziemy, tego Pokemona. Cóż to jest? Moi drodzy. A to potem sobie popatrzymy. Na razie polujemy na Snorlaxa. Ciekawe, gdzie będzie Snorlax? Co ten Snorlax tutaj robi? Ła, przechodzę przez punkt. Ała, to bolało. No na razie nie widać, słuchajcie, żebyśmy coś tutaj złapali ciekawego. Mamy dwa Pokemony na start, może się uda jeszcze kolejne jakieś złapać. Zobaczmy, ten Snorlax by się przydał. Gdzieś blisko nas jest. Ale nie możemy go odnaleźć. Szkoda troszkę.
będziemy mogli, słuchajcie, pościgać się z tymi Pokemonami. Okej, obszar dość duży. Ale gdzie są kolejne? Myślę, że jak się jedzie samochodem i się łapie Pokemony, to jest trochę łatwiej. Oczywiście, że otworzę okno, bo tu trochę za zimno, za ciepło, może za zimno. Bym otwierał okno, to by nie było zimno, nie? Dobra. Gdzie są te Pokemony? Na razie ta kamera też, ten GPS trochę źle wskazuje, bo nie jedziemy środkiem, jedziemy drogą, a nie wstrzeż, także nie patrzcie na to. No zaraz nam się tutaj ten atrakt do Pokemonów skończy. Snorlaxa nie możemy tu wypatrzyć niestety. Szkoda troszkę. Ale może jeszcze zgarniemy jakiegoś fajnego Pokemonka póki co. Mamy 15 sekund jeszcze tego, ale to spokojnie, ja sobie włączę następny. Ok, tutaj jeszcze jakieś owady są w pobliżu. Dobra. Ok, mamy ten, weźmiemy sobie items. I ok, właśnie to, żeby nam tutaj znowu jakieś Pokemony weszły, aby się udało. Uwaga, czy znajdziemy coś jeszcze, to by było coś fajnego, jakbyśmy znaleźli, ale nie można mieć wszystkiego. Boże, tu kolejna jakiś owad, niestety już go nie ma. Nikogo nie możemy na swojej drodze spotkać, to jest trochę mi smutno z tego powodu. Co to było? Tu był jakiś lisek, mamy lisek urwisek, łapie cię. Cóż to za Pokemon? Złapaliśmy chyba. Dobra, jak to wyłączyć, jak to przyspieszyć? Złapaliśmy. Słuchajcie, mamy trzeciego Pokemona. Idealnie. Eevee. 13. O, dostaliśmy medal oczywiście. No ale już mamy 3 Pokemony, słuchajcie, w tej trasie. Więc jest dobrze. Jest bardzo fajnie. I mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze jakieś. Trzeba tu mieć oczy szeroko i uszy otwarte i w ogóle wszystko. Tylko 100 expa dostaliśmy za niego, to tak średnio. Zazwyczaj dostaje się tyle expa doświadczenia, jak ma się już takiego Pokemona. Ja takiego nie miałem przecież. Dobra. No ale jeżeli chodzi o jego siłę, to jest taki średni. Że znajdziemy jakieś inne. Nie wiem, nie widzę tutaj żadnych fajnych rzeczy na razie. Musimy sobie tak obracać to, żeby widzieć. Bo w międzyczasie można natrafić na jakieś Pokemony. Słuchajcie. Myślę, że będziemy szukać też drogi do gdzieś, żeby zawrócić, tak mi się wydaje. No to już dalej to nie będziemy się zapuszczać w takie odległe tereny, może na jakimś innym odcinku. Już przejechaliśmy około 5-6 km, moi drodzy, w sumie łącznie. Chociaż, kto wie, myślę, że możemy na rondzie zawrócić, szczerze mówiąc. Dobra, to będzie rondo za niedługo. Ale czy może jakiś Pokemon jeszcze zostanie przez nas złapany? Ciekawe, co oznaczają te kwadraty takie dziwne. Może to jakiś błąd po prostu. Błąd, wielbłąd. Tu powinien być gdzieś Snorlax, czy nie? Czy to ta świnka jakaś? To nie Snorlax był, przepraszam. To jest postura innego Pokemona. Na pewno mnie poprawicie, znawcy na pewno powiedzą, jaki to Pokemon był. Na razie 3 złapane na ten odcinek, więc... jest dobrze. Ciekawi mnie, co jeszcze nas czeka w międzyczasie. Może znajdziemy jakieś inne Pokemony. O, co tu jest? Jakiś tutaj, nie wiem, liściasty gdzieś może być. Więc teraz, słuchajcie, trzeba patrzeć. Oj, troszkę niepotrzebnie to zrobiłem. Lepiej tak, że przed nami jakiegoś Pokemona tutaj dostaniemy.
A dużo, dużo teraz tych zubatów. Tu aż 6 Pokemonów gdzieś w pobliżu może być. Więc nieźle. Ale musimy być czujni też. Jak zobaczycie kogoś, to powiedzcie mi, słuchajcie. To też jest istotne. Dobra, biegnij, biegnij, mój trenerze. Jestem w drużynie niebieskich, jakby ktoś się pytał. Chyba Soul i Bonkol też są w drużynie niebieskich, więc też tam dołączyłem do tego teamu. Tak jak mi poleciliście w komentarzach, chyba że mnie strollowaliście, no to wtedy to już jestem w przeciwnej drużynie. Był czerwony, niebieski, jeszcze ktoś był, jakaś drużyna. No, ale różnie bywa. Na razie słabo, słabo z tym. Myślałem, że coś... Byłem już taki wesoły, słuchajcie, patrzcie, trzeci Pokemon, a tu na razie tak ospale, nie widać nic. Może to przez tą drogę. Swoją drogą, jeżeli wiecie mniej więcej, jak to zależy to łapanie tych Pokemonów od czego, gdzie znaleźć najlepszego Pokemona, czy może jakiś dystans trzeba przebiec, czy coś pokonać, to dajcie znać, bo to jest dla mnie bardzo istotne i też bym chciał się dowiedzieć. Jeżeli macie jakieś wskazówki, napiszcie, warto, też się coś poduczę, w trakcie będę się uczył tego, co mi polecicie. No ale widzę na razie, że kiepskawo z naszymi zdobyczami. Zdobyliśmy w sumie ile? Zdobyliśmy kilka Pokemonów, może od Red Scent, o właśnie. Zdobyliśmy Eevee, Parasa, a Paras był dobry, Caterpie 43, więc nieźle. O, tu mamy Pokemona, złapmy go. Mam cię. Nice, proszę bardzo, o wilku mowa i mamy Pokemona, subcio. Bardzo fajnie, czwarty Pokemon, to jest dość dobry rezultat, wynik idealny. Już tak dobrze jeszcze nie było. No ale co to jest? Halo, poke. Co jest? Chyba mi się zaciął. Co jest? Halo. Nie chcę wyjść. Mam nadzieję, internet mam dobry. Tylko czemu się to zacięło? A to jest pytanie. Dziwna rzecz. Mam nadzieję, że się odblokuje jakoś. Chyba że znowu obciążone są serwery tutaj. Wow, ale tir jechał. Straszne rzeczy. Co jest? No złapałem Pokemona i nie mogę go teraz otworzyć. Halo, co to za rzeczy? Sprawdźmy, ile w ogóle jest nagrania. 12 minut. Słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy odcinek. No bo co? Nic nie zrobimy. A ja będę leciał. No cóż, gra się zacięła. Muszę włączyć od nowa. Trzymajcie się.